Nie wiesz, że my to robimy ogólnie. Patrz, jak jesteś ciemna, jak ja jestem jasna, masakra. Zacznijmy w ogóle może od tego, jakie są zasady filmu. Musimy coś wymyślić. Przy każdym nowym produkcie do makijażu będziemy pić. Szoda? Mhm. Okej, no to jest spoko. Ale ja teraz, jak jest wieczór, to będę sobie mało malować, więc ja mam malo. Malo. Dobra, nie, a nie możemy co po prostu co drugie pytanie albo co trzecie? Co drugie pytanie I tak, jak będziemy czuły, to tutaj się dowiesz, tu. Tutaj? Tutaj. Cześć, misiaczki. Przychodzimy do was z... Ja nigdzie nie idę. Drunk get ready with us. Zaczynamy? Tak. Masz jakiś tytuł wstępu, czy nie? Odpowiadamy dzisiaj na wasze pytania i uwaga, wszystkie są anonimowe i żadnych jeszcze nie przeczytałyśmy, dowód. Nie wiem, czy widać. Zaczynać od tych, które były pierwsze? Okej, okay, zaczynać od shota. A, no tak. First one. Okay. Lecimy z pierwszym pytaniem. Mhm. Cechy naszego wymarzonego faceta. Musi być mężczyzną, po prostu. Musi nie być męski. Ale jest dużo takich, wiesz. Ja wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, o co no ci nie? Chodzi. No. Musi być mężczyzna. Ja myślę, że tak. Nie będziemy też w sumie się zagłębiać za bardzo, bo... Ciężko tak było. Ciężko i to... Tak. Bo tak to wyjdzie może źle z naszych ust. Dokładnie. Ale po prostu tak. To jest serio taki... Wydaje mi się, że tak jakby mężczyzna, tak, pełni jakieś role w społeczeństwie, więc poczucie bezpieczeństwa z nim. Tak. Być odpowiedzialnym. Trochę też zaopiekowanie. Zaopiekowanie się. Jakby mimo, że ja uważam, że obie jesteśmy takimi osobami, że chcemy być jakby our own boss. Ale to nie jest ta sama płaszczyzna, wiesz o co chodzi? Mhm. Możesz być tam. Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? Że... Ej, przysięgam, jest czwarte pytanie o typ faceta. Ja nie mamy typu. Nie, ty masz w sumie. Dobra, no ja mam typ, ja mam typ. Zdecydowanie mam typ. Ty nie masz typu, chcesz mi powiedzieć? Nie mam typu. Nie do końca w to wierzę. Moim zdaniem, tak jakby człowiek jest o wiele bardziej rozwiniętą i skomplikowaną tak jakby istotą żywą, żeby tak uogólniać. Wydaje mi się, że każdy tak jakby jest w stanie... Czemu się zamyślujesz? Bo uważam, że widzisz najpierw aparycję i możesz zwyczajnie kogoś widzieć i nawet z nim nigdy w życiu nie rozmawiać i uważać, że ci się podoba jakby wizualnie. Dobrze, ale odezwie się i już ci mija tam. Tak, bardzo często miałam bardzo dużo takich sytuacji, że ktoś już za ciebie rozmawia. Po prostu się odezwał. Po prostu się odezwał i już nagle czar prysł. Dobra, next question. Jaka była nasza najlepsza i najgorsza randka? Nie mam ani najlepszej, ani najgorszej, szczerze. Ja miałam jedną średnią, ale... Chociaż... Ja nie chodzę na randki, tak jak dlatego nie mam jakiejś najgorszej, wiesz co? Nie? To jest pytanie do osób, które chodzą na randki. No i powiedzmy, że byłam na paru randkach, ale nie miałam jakiejś takiej... Takiej... Jezus... Takiej świetnej randki. Ale słabej też nie miałam. Więc niektóre były takie questionable. Kurczę, że nie drugi raz. No tak. Brrr. Ja tak miałam. Ten podkład, który ci zaraz zaschnie. Prawda? Tak. Okej, dwa pytania minęły, pijemy. To zbiorowo musimy wybrać. Imagine zadać to pytanie. Ale kurwa przypał. No przypał szczerze, bo nie wiem. Second one. To jest to, tak? To jest tamto. To jest tamto. Tamto, tak? Kulka, tam masz. Tamto. Jaka? Nie wiem. Co sądzicie o zabiegach, poprawkach plastycznych? Czy same jakieś miałyście? Ja miałam zrobione usta i ja mam bruksizm, więc miałam tutaj botoks. Znaczy mam co roku, bo po prostu gryzę zębami. Co ja sądzę? Ja chyba mam tylko jedno zastrzeżenie, uważam. Ja na przykład sama teraz jestem pierwszy raz po lekkim powiększeniu ust i było to raptem na 0,6, więc tego nie widać w tym momencie. Jedno moje zastrzeżenie to chyba to, jak bardzo w tych czasach jest popularne robienie tego w młodym wieku. Co się mnie to przeraża. Przeraża, że tyle młodych osób już tak bardzo próbuje wyglądać inaczej. Przez social media, no. No wiem, właśnie to mnie trochę boli. Jeżeli na przykład miałabym córkę,
to mega nie chciałabym, żebyś tak czuła i nie chciałabym, żebyś się porównywała i nie chciałabym, myślę, żeby... że to się odnosi do każdej osoby. I nie mówię tutaj naprawdę... Tak, no uważam. To inne, tak jakby, tak, wiesz. Tak. I nie mówię tutaj o jakimś lekkim powiększeniu ust, czy nawet większym. Bardziej mi chodzi o mega operacjach. Ale deep idziesz w to. Jeśli chodzi o takie poprawki plastyczne, to no ja uważam... Przepraszam, bo ja już tak... tak. Przepraszam. O, nie można leczyć tak jakby kompleksów ze sobą. Takimi rzeczami, tak jakby trzeba znać mimo wszystko swoją wartość i wiedzieć, że chce się po prostu upiększyć. Tak, a nie po prostu plus... robić. Imagine, to i... stary, jak ja miałam 18-17 lat, to ja też miałam inny mindset i mi się więcej rzeczy nie podobało w sobie. Mhm. Zdecydowanie niż teraz. Ja miałam mega jakby kompleksy. Mhm. Teraz ich nadal mam jakieś swoje kompleksy, ale wtedy to było bardziej nasilone. Podałabyś mi z benefitu taki żel do brwi? I teraz bardziej świadomie do tego podchodzę, do takiej zmiany, jak nawet lekkie powiększenie ust. I to nie jest, wiesz, gdybym miała dostęp i powiedzmy pieniądze na to, żeby sobie zrobić operacje różne w wieku 18 lat, pewnie bym je robiła i później, wiesz. Dobra, lecimy dalej. Celebrity crush. Ja nie mogę tak powiedzieć. Ale powiedz na ucho. Fat celebrity. No ale wiesz, co chodzi, no. Nie. To nie ta kategoria, what the fuck. Leonardo DiCaprio. No to... Leonardo DiCaprio. Capriciosa. Mój młody Leonardo DiCaprio. Mój? Oglądało. Central Cee. Zdecydowanie. Jak się przemóc, żeby zacząć nagrywać na YouTube? Na Jak się przemóc, żeby zacząć nagrywać na YouTubie? Moje małe marzenie, ale nadal zbyt się boję. Nie, posłuchaj mnie. Żyjemy na jakiejś latającej skale i ty się martwisz, że ktoś cię oceni na YouTubie? Mordo, jest nas 7 miliardów. Myślisz, że twoje sprawy mają znaczenie? Aż takie? Te? Nie mają, to w ogóle nie ma znaczenia. Ty w ogóle się nie liczysz. Znaczy, rozumiesz, o co chodzi? Jesteśmy na latającej skale, więc tak jakby... Jest! Chill! Pump. Jakby szczerze? Nie, tak. Może inaczej. Po prostu jakby spójrz z perspektywy na to, jakby jak oglądasz nawet... Nie bierz życia tak poważnie, jak bierzesz życie, naprawdę. Nie bierz życia tak poważnie. W sensie, ja jestem to my sobie nakręcamy wszystko, naprawdę. Tak. My tworzymy swoją własną rzeczywistość i uważam, że jesteśmy też po to na tej planecie, żeby tego doświadczyć. I nawet jeżeli... Welcome all experiences. Tak. Tutaj zrób cytat i Julka... Tak, ale to nie jest twój cytat. Nieważne. Nie, bo ja nie przypadam za Hailey Bieber ogólnie. Dla mnie nie o tym rozmawiamy, no nie ważne. Serio, Hailey Bieber? A Kim Kardashian? Widziałaś, co ostatnio ubrała? Kurde, nigdy bym tego nie założyła. To nie o mnie chodzi! Nie lubię, no w sensie nie, że nie lubię, nie przypadam za jej. Dobra, ale nieważne, nie głupie. W każdym razie. Odpowiadając jeszcze, tylko dodam coś od siebie. No ja nie wiem, co chciałam powiedzieć. Third one. Trzeci. Tak? Jeszcze tylko dodam na ten toast, że uważam, że my po to, żeby właśnie doświadczyć i nawet jeżeli coś ma nam nie wyjść w pewnym momencie, to co z tego? Jakby najważniejsze jest to doświadczenie, które jest bezcenne. Najbardziej wzrastasz, kiedy jest niekomfortowo i kiedy jest niefajnie. Wtedy, kiedy coś się złego dzieje, to jest dla ciebie idealna okazja, żeby się czegoś nauczyć, naprawdę. Patrz na to jak na okazję do nauki czegoś. Nie jako złą sytuację, czy coś tam w stylu, co prawda rozmawiamy o tym, jak się przemówić do YouTube, ale... Nie przejmuj się złymi sytuacjami. Jesteśmy na latającej skale, kogo to obchodzi, naprawdę. Jest miło, a tobie już nie jest. Nie jest miło. Nie. Dlaczego chodzisz do psychologa? X. What the fuck? Masz pierwszy okres. Ja mega późno nie miałam. Mega późno? Do liceum. A to ja mega wcześnie. Czy doświadczenie ma znaczenie? W jakim sensie? Jeśli chodzi o pracę. Ma bardzo duże znaczenie w życiu. Ja... Nie no, wcześniej.
właśnie myślę, że każdy w Polsce jakby zaczął wcześniej. Ale musimy ogólnie powiedzieć to pytanie, bo oni nie wiedzą. Ile powinien zarabiać mężczyzna? I love this question. Nie, tak szczerze, mogę powiedzieć coś od siebie, co uważam na ten temat? Dobra. Mega mnie wkurwiają takie pytania. Mega mnie wkurwiają. Uważam, że przez takie pytania mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. I strasznie dużo jest takiego kontentu i ludzie zadają dużo takich pytań. Co to jest, ile powinien zarabiać mężczyzna? Zarabiaj ile potrzebujesz. Jesus, jakby to jest kwestia, myślę, bardzo indywidualna. Głupota. Naprawdę. Da. Jak się poznałyśmy? Na studiach. Na studiach. My studiujemy razem. Dwa lata się nienawidziłyśmy. Przekopałam się. Na pierwszym roku był taki fan, wycisnęłyśmy razem taki imprezowy mód trochę. Tak, no to były takie etapy, nie? Tak, i później jakby każdy z nas, no bo ja ogólnie nie jestem z Warszawy, ja się tutaj przeprowadziłam na studia. A jak ja kończyłam rok, no to ja wracałam do Łodzi, bo jestem z Łodzi. A później ja wyjechałam na Erasmusa. W tym czasie, kiedy Julka była w Warszawie, a później ja wróciłam do Warszawy, kiedy Julka była na Erasmusie. No, więc cały drugi rok był wyjęty. Więc drugi rok w ogóle był wyjęty totalnie i w sumie to zobaczyłyśmy to się od razu po jej powrocie, jakoś w maju. Tak, i wtedy się zakochałam. I wtedy po prostu... Tak, wtedy. Jezu, czemu wiedziałam, że jest takie pytanie? Jaki jest wasz body count? Dobra, lecimy dalej. Najdziwniejsze miejsce, gdzie uprawiałeś seks. Jakie macie odczucia o Koźminie? Poszłobyście drugi raz? Na jakim kierunku studiujecie? Wasze ogólne wrażenia o całokształcie, szkole itp. No więc studujemy zarządzanie, socjologię biznesu i mediów. Szczerze? W sensie ja jestem zadowolona. Nie. Szczerze? Na pewno gdybym nie poszła na Koźmina, to nie poszłabym na inną uczelnię w Polsce. Pewnie tak, no ja tak samo. Mam takie odczucie i mimo, że powiedzmy, że Koźmin nadal jest płatną uczelnią, to nie bez powodu według mnie jest płatna i jest to bardzo dobra szkoła. Mimo wszystko studia to studia i ja uważam, że każdy, kto idzie na studia, ma wobec nich oczekiwania, a później styka się z rzeczywistością i jest trochę załamany, jak to wygląda. Mhm. I tyle. Jakby nie ma tutaj... Wiadomo, jest dużo rzeczy, które mogłybyśmy chcieć zmienić czy coś, ale to nadal są studia i to jakby też... No, ale ja to patrząc jako dodatek. Jak to, no tak, ale patrząc jak to wyglądają serio za granicą, to nie mamy takiego poziomu w Polsce. Nie, no nie mamy. Nie. W Tajlandii uważam, że miałam lepszy poziom niż w Polsce. Ja też uważam, że jak byłam w Madrycie, to... Ale miałam trudniejsze studia, ale poziom jakby sam nauczania był fajniejszy. Poziom po prostu tego, że tak, to było ciekawsze, było dużo case'ów, było dużo rozmów ciekawych. Przydatne rzeczy, naprawdę. Tak. Triki. Dasz się zaprosić na weekend w Paryżu. Jest mi cień z benefitu taki do brwi? Co to jest? Możesz mi powiedzieć, proszę? Przyszła do mnie paczka PR-owa z Sephory i mój kurier rzucił mi paczkę przez płot. No joke. No joke i mi po prostu rozkoszył cały rozświetlacz. Rozświetlacz. No. Ale jest, masz róż. Czy Holendrzy na Erasmusie w Madrycie nadal są top 1 pod względem fizycznym według ciebie? Next question. No nie, szczerze. No. I'm not gonna lie, ja mega się zauroczyłam w jednym Holendrze w moim życiu i nie wiem, ja mam coś takiego, że mi się bardzo podobają Holendrzy pod względem ich bezpośredniości. Uwielbiam to, że są szczerzy, że są otwarci, że nie ma dla nich czegoś takiego jak temat tabu. Są po prostu, oni mówią co myślą, oni mam takie wrażenie jakby po prostu żyli. Wiesz co chodzi? Czy to nie jest takie owijanie w bawełnę? I tak jest ze wszystkim pod każdym względem. Naprawdę? I to jest ciekawe, amazing. To jest to moment. Ja to uwielbiam, naprawdę. Ale to też jest to, że ciężko jest z nimi ogólnie też nawiązać taką bliższą relację, bo oni są mega w swoim community tak jakby zaangażowani. Mhm. I dla nich te osoby, które znają od paru lat, są najważniejsze, nie? Okej. Okay. This is crazy. Widzisz? Ja ci mówiłam! Ej, dobra, to jest niesamowite akurat. To jest teraz ja odpowiem na to pytanie, ja. Pojawiło się pytanie, czy... Jakby jak to jest, że Jula udaje, że nie ma zrobionej twarzy? I jakby ja powiem to teraz. To jest crazy, bo dosłownie Jula... No dosłownie nic nie robiła z twarzą, oprócz lekko powiększania ust. I to jest pojebane. Jakby, bo nawet nie wyglądasz na osobę, która by zrobiła sobie twarz. Wiesz, co chodzi? Jesteś młoda. No właśnie. Jesteś młoda, nie masz 40 lat. No. Żeby ktoś ci powiedział, że masz tak jakby, ale to jest już, wiesz, to typowo, nie? Co myślisz o stópkach? Nie, no co to za pytanie? Jak zaczęłaś pracować i zyskałaś balans?
Nie zyskałam balansu. Ja też nie, ale jest okej na ten moment. Ja na przykład zawsze pracowałam. Ja od 16 roku życia miałam zawsze jakąś pracę. Mniejszą, większą, ale miałam. Nie miałam tak, że ja miałam od 16 roku życia pracę, ale jakąś taką poważniejszą, tak miałam już, nie wiem, 19 lat. Ten balans ogólnie myślę, że jest łatwiejszy, kiedy ma się tylko pracę, a nie studia i pracę. No. My w naszym przypadku w tym momencie ja jestem mega taka przebudzowana i mam takie highs and lows, ale jakby też żyję takim przekonaniem, że no trzeba. Taki jest etap w życiu po prostu, tak. Trzeba to przeżyć i dać radę. No. I ja uważam, że to jest kwestia mega organizacji czasu i da się. Jak poradzić sobie ze stratą przyjaciół, osób, na którym nam zależało? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że każdy inaczej sobie radzi ze stratami. Wydaje mi się, że ważna jest świadomość siebie i tego, czego potrzebujesz w takich momentach. Czy moim zdaniem też ja ogólnie tutaj może wyjdę jak taka osoba bez serca, ale tak nie jest. Po prostu uważam, że nie można nic trzymać na siłę. Jest coś i to może być nawet rejection is protection. Że jeżeli kogoś traci, to zwyczajnie nie jest ci ta osoba pisana w życiu. Ja też uważam, że to jest też taka kolej rzeczy, jesteśmy, zależy kto to pisał i w jakim wieku jest, ale jesteśmy w tak młodym wieku, że nasze, że jakby my dorastamy, dojrzewamy w tak bardzo dynamicznym i różnym tempie. I ja też przeżyłam różne etapy w moim życiu, gdzie miałam takich znajomych, później miałam inną grupę znajomych, co jest totalnie normalne, po prostu w pewnym momencie chcesz iść dalej na przykład, a inne osoby idą w inną stronę i that's okej. Jakby chodzi o to, żeby się szanować nawzajem i mieć nadal po prostu dobre relacje, ale nie można na siłę walczyć o znajomości, które nie są... Dosłownie, ja wierzę w to, że jeśli na coś musisz tak walczyć, że niszczy to ciebie, to nie jest twoja po prostu. Next. Jak oceniasz situationships? Myślę, że wszystko jest indywidualne i ciężko to uogólnić. Tak, ale jak my oceniamy? Ja oceniam tak, że to jest najgorsze, co może ci się przytrafić. Dobra, next. Ja uważam, że róbmy co chcemy, ale... Myślę, że lubimy wiedzieć, na czym stoimy. Bo jeżeli się nie wie, to się automatycznie traci trochę poczucie własnej wartości. Nie. Że jesteś w relacji i w sumie zachowujesz się jak w związku, ale w sumie nie jesteś w związku i zachowujesz się. Wydaje mi się, że wszystko jest tak indywidualne, że ciężko to uogólnić, naprawdę. No. Jak być najlepszą wersją siebie, zmienić charakter, bo wiesz, że musisz nad tym popracować? Dobre pytanie, bo ja nie wiem... Chciałabym pomyśleć, kiedy był dla mnie jakiś przełomowy moment. One thing to jest... Taka wizualizacja siebie serio i skupienie się na sobie, nie na innych, nie na tym, co inni o nas myślą, nie na tym, a to co inni nam mówią. Ogólne, co tak to zmienia wszystko? No wiesz, chodzi o to, żeby tak po prostu głupio to zrobić, być sobą, ale to jest ogólnie mega ciężkie być sobą. Szukać wszystkiego, czego potrzebujemy u siebie w pierwszej kolejności po prostu. Miałyście kiedyś tak, że przyśniła wam się jakaś osoba i zaczęłyście patrzeć na nią zupełnie inaczej? Szczerze nie. To się śniły dziwne rzeczy związane z jakimiś ludźmi, które... Piąte. Które znam, ale... Jakie są wasze ulubione książki? Samorozwój. Ja nie pamiętam tytułów, przysięgam, ale mam je wszystkie. W sensie ja uważam, że najbardziej uniwersalna na początek to jest Potęga Podświadomości, Potęga Teraźniejszości i to jest must have. Podświadomości zgadzam się. To jest must have. Zobacz swoje koza? No pewnie. To jest must have. Nie. No pewnie, proszę. Proszę, ja, proszę. Według mnie to jest basic shit, które każdy ci powie, ale ja uważam, że te książki rzeczywiście były też takim początkiem mojej drogi nauki ja też nie i samorozwoju. Tymi z książkami? No tak, tak jest ze wszystkim, no nie możesz czytać czegoś i wiesz. Co w aktualnych czasach pociąga kobiety u mężczyzn? Myślę, że kobiety coraz bardziej tak jakby zaczynają przyjmować takie dżentelmenstwo. Nie takie, że o, slap the bitch. Fuck is that bitch, yeah, hit him once, oh, no. Wiesz, miała taką protection nad sobą. Protection. Jakby... To kobiety z natury są bardziej emocjonalne, to my mamy PMS, to my mamy wielkie wydzielanie hormonów, I'm sorry feminists, okres. I'm sorry feminists, ale naprawdę ja nie jestem feministką w ogóle. Największe red flagi i green flagi u mężczyzn. DJ. A dla mnie ego. Ego maga psuje dużo rzeczy. Tak uważam. Nie. Naprawdę. Uważam, że miłość to właśnie jest umiejętność pozbycia się tego ego. Tylko aż od kogoś niezależnie, tak jakby wiesz, nie patrzysz na siebie. Ja oczywiście mówię, że to byli, jeśli chodzi o DJ, ale
Jest coś w tym. No ale też uważam, że właśnie ego. Ego jest... Jak po prostu facet nie jest w stanie tak jakby wiedzieć, że jest na tyle mądry, że może czasem zrobić taki step back od jakiejś sytuacji. Żeby być taki nie, po prostu takim właśnie emocjonalnym, tak jakby... wsparciem dla kobiety. Kobiety są bardziej emocjonalne. Tego prawda. Są. I mężczyzna nie jest tak jakby... Mam wrażenie, że teraz mężczyźni mają problem z nieodbieraniem rzeczy przeciwko sobie. Nie mogą pomyśleć tak, dobra, pewnie jest zdenerwowana i chill, nie? Tylko wezmą wszystko przeciwko sobie. Tak. Mówisz się ze mną na kawę. Czy uważacie się za osoby atrakcyjne? Ja uważam, że na pewno w jakimś sensie, ale to jest subiektywna sprawa. A wydaje mi się, że jesteśmy atrakcyjni. Ej, mógłbyś mi kimchi wyciągnąć z lodówki? Błagam. Kończymy misiaczki. Guys, przysięgam, że znalazłam najlepszy azjatycki sklep w Warszawie z super jedzonkiem, ale o tym będzie na vlogu. Okay, so we are done. Thank you so much for watching. Dziękujemy za oglądanie, zostaw łapkę w górę. Dziękujemy bardzo za oglądanie, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Love you so much. Thank you so much for watching. Love you so much. Dziękuję, że tu jesteś i... Ciao.